Szanowni Państwo, dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić czerwony barszcz słowiański, a nie ukraiński. Bo wielu mi zarzuca, że ukraiński barszcz to nie słowiański, nie polski. Pokażę Wam, jak się robi czerwony barszcz słowiański. Pokażę Wam składniki. Później to ładnie wyczyszczę wszystko, do gara wpakuję, ugotuję i jeżeli będziecie zainteresowani smakowaniem tego, to po prostu możecie przyjechać, a ja Was chętnie poczęstuję. A poza tym, to nie jest taki sobie zwykły barszcz, gdyż każde warzywo, które używam do tego barszczu, ma właściwości lecznicze, o czym Wy już wiecie, bo o wszystkich tych warzywach było mówione w moich filmikach. Zacznę od, co to jest? No, kalarepa biała. Daję. Marchewka, widzicie, taka pokręcona, no bo to taka jest moja marchewka, to nie jest taka marchewka, wiecie, państwowa ze sklepu. Buraczki też są moje. Najważniejszym produktem są właśnie buraczki. Kapusta włoska też jest moja. Pomidor też jest mój. To jest kocimięta. Po co daję kocimiętę do zupy? Wielu z Was powie, no nie, no kocimiętę do zupy. Ale mówiłem Wam, na co jest kocimięta. Więc możemy stać się kocurami po zjedzeniu takiej zupy. Idziemy dalej. Papryki dwie ostre. Czerwona i zielona. Mamy też nasturcję i oczywiście część kaparów. Zobaczcie. Są kaparki, a tu jest cała nasturcja. Wszystko to będę kroił. Liść chrzanu oczywiście. Ma być również podbiał. Podbiał dlatego, że jest tu biały, a tutaj zielony. Podbiał jest też super leczniczy. Oczywiście o cebuli nie będę mówił, ale wiecie, do czego jest cebula. Mamy tutaj również pokrzywę. Mamy również koniczynę czerwoną. Mamy seler. Mamy podagrecznik, już taki nowy jest, wiecie, bo tamten skosiłem, zjadłem już, a teraz ten drugi ma. Zapach przepiękny i oczywiście też wszystko lecznicze jest. I mamy dżemik, który otrzymałem od Ani. Zjadłem większość, ale dżem musi być brzoskwiniowy. Niedużo, 2-3 łyżki dodajemy tego dżemiku. I do tego dodajemy oczywiście boczek. Boczek, Szanowni Państwo, w takiej postaci. Widzicie, boczek z mojej świni i on będzie dorzucony. Dlatego to się nazywa barszcz czerwony słowiański, a nie ukraiński. Szanowni Państwo, teraz na chwilę przerwię i przygotuję to i wrzucę do gara. Po ugotowaniu oczywiście przyprawię to tylko pieprzem, solą, dorzucę parę ząbków czosnku, dodam angielskie ziele, jak również listek laurowy i to będzie wszystko. I to będzie cały nasz barszcz. Wielu powie, a gdzie ziemniaki? Ziemniaków nie ma w tym barszczu. Jest to kalarepka biała, która jest wystarczająca do stworzenia tej zupy. To jest zupa, jak ktoś bardzo kiedyś mądrze powiedział. Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. I tym akcentem skończę, obiorę i później przystąpimy do gotowania. Szanowni Państwo, jak widzicie, wszystko wykroiłem, wpakowałem do jednego gara, nalałem tutaj wody, jak widzicie. Oczywiście większość powie, że znowu paluchy wkładam, ale ja tą zupę będę jadł. Jeżeli ktoś z Was zechce, też poczęstuję. I tu jest wszystko to, co winno być. Stawiam to na gazie. Boczek już mam przygotowany. Jeżeli to się ugotuje, przykrywam to pokrywką i gotuję. Ugotuję. Zobaczymy, co dalej będzie. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, nasz barszcz czerwony słowiański dochodzi. Zielsko się po prostu ugotowało. Zapach przyjemny. Oczywiście śmietany do tego nie dodajemy. Dajemy tylko sól. Nic poza tym. Dlaczego sól? Ponieważ daliśmy dwie ostre papryki i te ostre papryki załatwią sprawę po prostu ostrości. Dodajemy ten boczek, oczywiście kawałki kiełbaski możemy dodać, bo to nie jest taki barszcz, wiecie jak to Ukraińcy robią. My robimy po swojemu, proszę bardzo. Boczek, to musi być barszcz taki treściwy, wiecie Państwo. To nie może być tak, że zjemy i za chwilę jesteśmy głodni. On po prostu musi być syty.
czyli dajemy to, co daje nam dużo witamin i dajemy również to, co nam daje energię, czyli ten boczek, ten tłuszcz. Tak jak to górole robią kwasice żebrami, my tu robimy po prostu barszcz czerwony słowiański z boczkiem i z kiełbasą. Szanowni Państwo, praktycznie rzecz biorąc, już jest to wszystko do spożycia. Za chwilę będę próbował, tylko musi się troszeczkę ten boczek jeszcze podgrzać, bo on był podsmażany, jak również kiełbaska. Jak naraz nam się zacznie pichcić, to będziemy nalewali. Przykryjemy i odczekamy sekundę. Oczywiście wstrzymamy też film. Jak Państwo widzicie, barsz nas już dochodzi, bez śmietany. Zobaczcie, jest przepyszny. Może z wyglądu Wam się nie podobać, ale są to naturalne warzywa. Oczywiście boczek odcina się od tego wszystkiego i bierzemy sobie porcję na talerz. O, to są same witaminy, jak widzicie. Tutaj nie ma nawalanki czy czegoś sztucznego. O, widzicie? O. I takie rzeczy powinniśmy dawać własnym dzieciom. Dzieciom, które będą krzepione i będą leczone. Czyli innymi słowy mówiąc, niech pokarm będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Dziękuję bardzo.